A to jest piosenka prorocza. To nie wiem, słychać. Jak mi się nie chce? No. Kiedyś będziesz sexy? Kiedyś będę sexy. Dobra. Skaszę, ponieważ Baofeng nie jest tematem tego odcinka. Będzie tematem następnego odcinka. I następnych może dwóch. Jeszcze raz. Dzień dobry. Już odkładam. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek, Przemek. I bohater dzisiejszego odcinka, czyli Real Steel Flying Shark. T-109. Zapraszamy. By Ostap. Hell. Hell no. Hill. Hill. Ostap Hill? Hell? Hell. Ciekawe, jak oni to czytają. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, dzięki uprzejmości naszego widza, już mamy po raz enty możliwość macania jego. Widza? Pawła Prokopa, tak. Pablo. Pablo. Pozdrawiamy, Pablo. Pozdrawiamy cię, Paweł. No, dzięki, że dzięki tobie mamy możliwość pomacania większej jeszcze ilości noży niż mamy. Więc przyszedł do nas taki oto nożyk. To jest Real Steel T-109. Flying Shark, latający rekin. Kupia nazwa bez kitu. Ale żeby nie było, jest to nóż zaprojektowany przez naszego rodzimego projektanta. Makera przez Ostapa. Hela. Hela. Przez Ostapa. No, przez Ostapa. Ostapa każdy raczej zna. No, no bez kitu. Słuchajcie, to nie będzie długa recenzja, dlatego że jak gdyby korzystając z uprzejmości Pawła, nie staramy się nadmiernie nie zużywać jego narzędzi. Natomiast mieliśmy okazję pobawić się, poklikać i poużywać. Po prostu w takim zwykłym codziennym użytkowaniu. Edecować. Edecować, tak, tego Real Steela. Trochę o technikaliach. Na głowni Sandvik. Sandvik. 14C28, tak? Klasyczny Sandvik. Tak, na rękojeści to jest C3C28N, tak? Czyli stal nierdzewna. Stal nierdzewna. Włókno węglowe. Głownia osadzona na łożyskach. Długość głowni 109 mm, a długość rozłożonego noża 235 mm. To jeżeli chodzi o technikalia. Klips. Otwierany. Klips, co ciekawe, jest z... G10? Nie. On jest z jakiegoś... Kompozytu. Do tego nóż ma, to już Rójka między innymi stosowało, nie? Blokadę framelocka. Właśnie, blokada jest framelock, tak? I blokada framelocka, mam brudne łapy, no ale drugi dwa dni siedzimy w lesie, sorry. Blokada framelocka. Ponoć Real Steel robi noże dla Rójka. Ponoć. Gdzieś tak słyszę. Ponoć. Na górze głowni, ponieważ głownia ma bardzo finezyjne wycięcie. Podoba mi się. Zobacz, jakie to jest nawiązanie akurat do tego, widzisz, jakby to jest kontynuacja tego, co można ukończyć. Bardzo to wygląda estetycznie, moim zdaniem. Z utrzymaniem tu czystości też nie ma problemu, bo to nie jest jakaś głęboka faza czy coś. Powoduje tylko, że od wierzchu mamy taką fazę. No i oczywiście jimping. Głęboką fazę mieliśmy wczoraj. I oczywiście jimping. Jimping nie jest agresywny, raczej jest tutaj tak w proforma. Kwestii, tak, proforma, czyli otwierany fliperem. Otwierany jest fliperkiem. Fliperek ma również nacięcia, żeby łatwiej było go kliknąć. Te łożyska dosyć łatwo łapią brud niestety i troszeczkę się przycierają, więc trzeba było przyczyścić, nasmarować. Co jakiś czas trzeba tak czyścić, smarować. Ale otworzyć go łatwo, bo piwot jest na torksa, tak? Tak, piwot jest normalnie na śrubkę torksową, więc nie ma żadnego problemu, żeby go wyczyścić. Nie ma tu jakichś udziwnień czy coś, także spoko. W środku rękojeść jest, nie wiem czy będzie widać na filmie, ona jest tu fazowana w środku, pocieniana, tak żeby go odelżyć, bo nożyk swoje waży. Nie wiem dokładnie ile, zaraz sprawdzę, bo szczerze mówiąc... No powiesz, bo on tak jest taką wagę...
187 gramów, to nie jest tak, wiesz, to jest tylko o 50 gramów mniej od tego śmiesznego Decepticona, nie, którego nagrywaliśmy. Czekaj, ile ma? 180, tak? 187. No to nie, no to prawie 100 gramów, 90 gramów. A tam był ile? 270. A 270, no dobra, to 100 gramów faktycznie. Ale chodzi ładnie. Nie, chodzi spoko. Chodzi spoko, jest estetycznie wykonany, z tyłu skręcony. To ma satynę, co, czy stonewash? Tutaj jest stonewash. Małymi kamyczkami zrobiony. Co ciekawe, dla estetyki, żeby, ponieważ klips można... Można czy nie można? Nie można. Nie, dlaczego nie można? Nie można, bo, nie, bo chyba on jest, wiesz co, on tu jest chyba fazowany pod ten klips, wiesz? Widzisz? To jest chyba faza zrobiona. Ale żeby estetyka była zachowana, to on po obu stronach ma symetrycznie śrubki zrobione, z czym, że jedna śrubka jest tak naprawdę głucha. Jedna trzyma do dystans, tak, a druga jest głucha. Backspacera brak, więc konstrukcja dosyć prosta do czyszczenia, tak. Stop pina brak. Stop pina brak, czekaj, na czym on się... Nie, on się brukuje tylko na frameloku. Nie no, na czym się musi zaprzeć z drugiej strony, to jest, wiesz... A widzisz tam coś? Tak. W środku chodzą, w głowni jest pin i tutaj masz frez, widzisz, wycięty. A, okej, okay, no i dobra. Tu chodzi frez i tu pyk się blokuje. Też taka konstrukcja odporna na idiotów. Na idiotów, no. I użytkowników nie będących idiotami, ale też przesadzających z używaniem foldera. Pozdrawiamy... Arka. Arek, pozdrawiamy cię serdecznie. Jesteśmy ciekawi. Napisz nam w komentarzu, czy wymieniłeś u siebie stop pin w twojej... Nie, on go miał naprostować młotkiem, czy co? Aż nie miał. Daj nam znać w komentarzu. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dłutkiem. Pozdrawiamy. No. Tak, pozdrawiamy cię serdecznie, tak. Oczywiście na frameloku jest wycięcie, żeby łatwiej było go odginać. Chociaż chodzi ci ciężkawo ten frame. No, ale bo jest grubawy, no. No. On chodzi podobnie jak w Zetce, tak naprawdę. No. No tylko ta stal, no ja... Nie jesteś fanem Sandvika. Nie jestem fanem Sandvika. On taki, ja jest, fanem on Sandvika. Taki jest, wiesz co, jak już złapie, no to idzie, nie? Ale on... Ostrzyłeś go, czy on przyszedł taki? Nie, on przyszedł taki. Przyszedł taki, ale nie prawo... przyszedł bardzo ostry. Znaczy, wiesz co, to ostry przyszedł. Znaczy, sprawdzałeś? Nie, tylko brud z ręki zbiera. Nie, on, to jest taka ostrość robocza. Robocza, nawet nie wiem czy... Ja nie jestem jakimś tam... Znaczy, nie jestem przeciwnikiem Sandvika, bo to jest moim zdaniem no stal lepsza na przykład niż w mojej opinii, tak, na przykład, tak, czy to co w Sandermiaku jest, nie? Natomiast nie jestem jakimś fanboyem tej stali, no spoko, no taka do codziennego użytku. Nie, uważam, że z budżetowych stali średniej półki... Ile on kosztuje? Sprawdzaliśmy? Nie sprawdzaliśmy. Nie, 110. Bo on jest w militariach, jest teraz niedostępny. W ogóle. Ale kosztował 3 paki. 3 paki, dużo. No, dałbyś za niego 3 paki? No nie, powiedzmy, że no projektował go polski maker, nie? Wykonał go Real Steel. Real Steel ma trochę tańszych noży, nie? W ofercie niż ten. Z Sandvika 3 paki. Polomka coś kurde tutaj lepszego na tej głowie. Wolałbym kupić co prawda mniejszego, ale kupić Benchmade'a z S30V albo z CPM 154. No z CPM-ki dobra stał CPM. No. Ja lubię CPM-kę. No czy to jest... Trochę drogi. Trochę taka droga, jest prawda, no. że 3 paki troszeczkę dużo. Jest ładnie wykonane. Tak, nie, to jest, słuchajcie, to jest solidny nóż. To jest solidny, czuć go w ręku. Ma bardzo taką tą głownię wyprofilowaną. Ona jest taka super użyteczna, bo i ten brzuszek jest taki, tak, on jest taki odpowiedni. I głownia jest długa, więc naprawdę można nim bardzo, bardzo wiele rzeczy zrobić. Wysoki skandi. Tak. Nie, no to jest tak naprawdę to płaski szlif. Gdyby nie ta faza tutaj, no to jest płaski szlif, nie? W sumie tak. Więc myślę, że ten jest. No, mógłby troszeczkę być bardziej wycentrowany, moim zdaniem. Proszę. No, prawdopodobnie trochę go ten flipper gniecie, ale wiesz co, ale to nie zmienia faktu. Wiesz? No, troszkę tak. No. A, to flipper, wiesz? No, flipper go gniecie. Flipper go, zobacz, przesuwa się. No, ale to nie powinien to się tak przesuwać, no tak, między Bogiem a prawdą. Blade playa nie ma, nie? Nie, Blade playa. Znaczy jest, wiesz, no
Kurczę, uczciwie. No. Jest, wykonany jest uczciwie. Jest wykonany solidnie, jest wykonany porządnie i dobrze się go używa, dobrze się go trzyma w ręku. Trzy paki troszkę dużo. Za nóż ze stali Sandvik. Tak, ze Sandvika, bo gdyby tu, kurczę, była troszeczkę lepsza stal, to w ogóle no problem, tak? Gdyby on był na przykład właśnie z CPM 154, no to w ogóle super propozycja. Nie ma problemu, natomiast po prostu Sandvik na... Ale im dłużej, bo ja miałem z nim styczność dopiero dzisiaj, pokazał mi go Przemek, bo on go używał, to im dłużej się nim bawię, tym coraz bardziej mi się podoba. Nie, bo naprawdę to jest fajny nożyk. Kawał noża. To jest kawał noża, fajny edet, tak? No. Nie, no Sandvik, ja lubię Sandvik, no. Nie wiem, z tej strony. Czubek ma taki... Ciekawostka taka. No. Nóż nam się podoba. No. Wykonanie nam się podoba. Design nam się podoba. Gratuluję Ostapowi. Natomiast troszkę cena nam się nie podoba ze względu na stal głowni, tak? Nam się troszeczkę nie podoba. Pokażę, jak ten pokażemy, jak ten klip się. No on jest raczej deep carry, no. A nie. No to ty wiesz. Ale ten klip, który jest tutaj z jakiegoś włókna, no to też dobrze się go użytkuje. O. Aż echo się rozeszło. Aż echo się rozeszło. Dobrze, słuchajcie, podoba nam się. Podoba nam się naprawdę nożyk T109 od Real Steela. Troszeczkę nam się nie podoba jego cena, ale podoba nam się jego design i w zasadzie to mógłbym go mieć w kolekcji. No. Tak, wiesz, żeby co jakiś czas go, z nim bawię, tak, co jakiś czas go włożyć do kieszeni. Macałem ostatnio inne noże, nowsze konstrukcje Ostapa, dla Real Steela, Pukko, jakieś tam G3, coś tam, no kilka tych noży macałem i powiem ci, że z tych wszystkich ten chyba najbardziej mi się podoba. Najfajniejszy, nie? No. No. Podoba nam się i tyle. I zapraszamy was na stronę, na grupę. Na grupę, w ogóle na grupie się zrobiła fajna społeczność. No. Może podziękujemy użytkownikom. No właśnie, słuchajcie, dziękujemy, bo jest was już chyba około 1300 osób i grupa zaczęła sobie fajnie żyć. Swoim życiem. Tak, swoim życiem. Są pytania, są odpowiedzi, już jak gdyby mniej musimy ingerować, czy moderować, czy zachęcać tak, do działania na grupie i fajnie, że się udzielacie. Nie ma problemów jakichś. No nie ma, bez kitu. Taka jest na razie jest taka atmosfera całkiem sympatyczna, więc dziękuję. Pod filmem oczywiście zostawiajcie lajki, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie kanał, tak, łapki w górę zostawiajcie, subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły was kolejne filmy z naszym skromnym udziałem. Zapraszamy. I do zobaczenia. Spejtech i dzięki uprzejmości. To co, jeszcze raz? Co? To piwo było widać pewnie. O Jezu. Nie, to on nie może wypikselować? Odkładam. No nie, każdy pomyśli, że to dildo. Dildo. No pewnie jakiś nóż może tajny. Dobrze. Nie, może nie.